boks to jest szlachetny sport, to jest no, najważniejszy sport walki, dlatego się na to zgodziłem, bo pewnie na inną walkę bym się nie zgodził i zresztą nie nauczyłbym się walczyć, a w ringu to jest jednak bardzo ciekawy, bardzo dobry, bardzo fajny sport. Obydwoje są wzrostowo nawet podobni, obydwoje wagowo są podobni. Premier oczywiście ma doświadczenie, występował w triatlonach, dużo biega, dba o siebie. Myślę, że ma lepszą kondycję niż mój o połowę młodszy od niego brat. Rozpocząłem treningi jakieś półtora miesiąca temu. Treningi są bardzo ciężkie, to naprawdę pot się leje, krew jeszcze nie, ale są też bardzo fajne. Boks mnie absolutnie wciągnął, jest bardzo ciekawym sportem. Bardzo lubię treningi są genialne z mistrzem, jakby nie było, więc tak, to jest to. Zadzwonili do mnie bracia Collins, także czy przygotuje Kazimierza Maciekiewicza do charytatywnej gali w boksie, więc podjąłem to wyzwanie i z przyjemnością to robię. Lewy prosty, nawet podwójny lewy prosty wychodzi już mi bardzo dobrze, także kończenie prawym już nie jest złe. No i jeszcze mam z sierpem trochę problemy, ale już uniki też potrafię zrobić. Myślę, że twardo trzymam się na nogach. Kondycję mam bardzo dobrą, więc nie będzie źle. Pamiętajmy o tym, że lewa ręka świadczy o zawodniku, o pięściarzu, i to też wpajam mojemu zawodnikowi, jakim jest Kazimierz Marcinkiewicz, więc ta lewa ręka będzie chodzić i stawiamy na tą lewą rękę, tym bardziej, że ciosy proste, jest większy zasięg ramion i zasięg wzrostu, więc będziemy korzystać z długich ciosów prostych. Ja przyjmowałem trochę ciosów w polityce, ale te bokserskie czuje człowiek na szczęce, na głowie czy na ramionach. No, ale trzeba je poczuć, żeby też wiedzieć, co znaczy z kolei mój cios dla przeciwnika. Więc to jest naprawdę, jakby bez tego nie ma boksu i trzeba to też potrenować, więc trenuję wszystko za wzięcie. Wiemy, że jest to charytatywna gala, ale na pewno panowie będą chcieli pokazać, że jednak potrafią boksować i że boks jest piękną sztuką walki i to jest jednak, boks jest dżentelmeński, więc jak panowie, jak prawdziwi dżentelmeni, przystała dżentelmenów, będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i przygotowują się do tego wystąpienia. Walka jest charytatywna, nie chcemy sobie zrobić krzywdy, ale przecież nikt nie będzie płacił pieniędzy na fundację, jeśli będziemy udawali walkę, tak? Musimy walczyć właśnie po to, żeby zebrać jak największe środki dla potrzebujących, dla podopiecznych Fundacji Braci Collins.